Czy rzeczywiście, gdyby nie został pan fantastycznym wokalistą, zostałby pan fantastycznym sportowcem? No nic nie wiadomo. Może to byłoby, no prawdopodobnie byłoby moją pasją, ale jeszcze no, nie wiem do końca. Zacząłem traktować śpiew bardziej poważnie. No powiedzmy na drugim, trzecim roku liceum. Wtedy jakbym nie wszedł w to, to nie wiadomo, no interesowałem się astronomią i kryminalistyką, to nie wiadomo, gdzie bym poszedł tak na studia i w którym kierunku bym poszedł, ale no to było jeden z moich pasji wcześniej. No nie wiem, teraz no nie można mówić, bo jestem w innym otoczeniu i na pewno no, kocham piłkę nożną, ale wiesz, no teraz nie robię tego. Czyli jednak piłkarsko, to znaczy, że twoim idolem piłkarskim był albo jest? No Lewandowski oczywiście, no tak. No ale wróćmy do muzyki twojej, bo rzeczywiście, tak jak sam powiedziałeś, ta droga zupełnie się zmieniła. No i też przez te ostatnie tygodnie, właściwie teraz możemy powiedzieć lata, jest ciebie dużo, ale też chyba jednocześnie i dużo zmian nastąpiło, tak jak patrzę mniej więcej na to, co było rok temu chociażby tu na festiwalu, czy nieco co wcześniej. Jak patrzysz teraz na tę swoją drogę muzyczną? Próbuję nie analizować za bardzo, po prostu często mówię, ale krok za krokiem i łatwiej mi jest jakby skupić się na danym momencie, by planować na przyszłość, ale żyć w momencie. Dużo tego jest i tak, no, żeby mieć spokojną głowę i nie zagubić się w tym wszystkim. I szczerze nie chciałbym robić tego, co kocham, a nie mieć przyjemności z tego. To w sumie chciałbym mieć spokojną głowę i jakby wydawać nowe rzeczy, pokazać ludziom, że stać mi na więcej. O, to cringe'owe brzmi, ale no po prostu chcę pracować, jestem... Czyli masz sobie jeszcze bardzo dużo inspiracji różnych, rozumiem, też i pomysłów. Ja jestem po prostu młody i mam dużo energii, to może nie wydaje niektórym, że mam tyle energii, ale mam i jestem gotowy na to. No. To słuchaj, tak naprawdę możemy powiedzieć od Opola do Opola, bo pewien rok i cykl się zamknął, niedługo będziesz mówił od Eurowizji do Eurowizji. Prawdopodobnie nie. Szczęśliwy jestem, że zrobiłem tą Eurowizję, ale chyba nawet bardziej jestem, że się skończyło i mogę przejść do nowych rzeczy. To mi ta Eurowizja dużo mi dała, ale było specyficzne bardzo. Mogłem siebie pokazać z innej strony dla większej publiczności. A teraz to z powrotem do tych innych rzeczy. Koncerty, kolejna płyta i no. No właśnie, zanim powiesz o tych nowych rzeczach, to wrócę na chwilę do Opola. Inaczej już patrzysz na te festiwalowe deski, jak to się mówi, rok do roku? A inaczej w jakim sensie? No takim, że to już jest taki swój amfiteatr w tej chwili, a nie ten taki nasączony tą ilością ogromnych gwiazd, które przez lata tu występowały. Nie, ja dalej podchodzę do tego poważnie, z ogromnym szacunkiem do artystów i do ludzi, którzy to organizują. Opole jest pięknym miastem, a to jest piękna scena, dźwięk jest bardzo fajny i cały klimat tego festiwalu mi się podoba. To ja mam ogromny szacunek do ich wszystkich, tylko powiedzmy osobiście byciem na scenie może mam trochę mniej stresu niż w poprzednim roku, ale jestem wdzięczny, że mogę być częścią tego wszystkiego. Tutaj przed tobą fajny mini recital, przesłuchaliśmy się na próbach trzem fajnym kompozycjom, które zaprezentujesz. Mamy trochę inną aranżację na utworach. No, jestem ze swoim wspaniałym zespołem, to oni są naprawdę wyśmienici. A powiedz mi, co po Opolu? Po Opolu to no, koncerty na pewno. No i mam dwie numery, które chcę wypuścić w najbliższym czasie, ale muszę wejść do studia, dokończyć. No w sumie to są utwory, no robię z kimś. To no zobaczymy, ale już chcę to jak najszybciej wypuścić. Będzie to coś innego stylistycznie niż to, co w ostatnich miesiącach prezentowałeś? Wydaje mi się, że tak. Masz jeszcze wolny czas dla siebie w ogóle w tej chwili i robisz coś poza tą pasją muzyczną? Nie za bardzo. No, próbuję znaleźć czas, żeby nawet na spacer pójść albo na jakąś wystawę. Polecam ci w Opolu fantastyczne zoo. Tak? Tak, stąd masz dosłownie rzut beretem, jak przejdziesz tu przecinką, jesteś w przepięknym parku i w pięknym zoo. No mnie nie ma na debiutach, to myślę, że znajdę sobie czas na to, ale no,
będę miał wakacje w połowie lipca, w sierpniu wracam do Stanów, no to teraz jest czas na pracę, takie wakacje, spokój, to przyjdzie później. Wszystkiego dobrego, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, dzięki.